Cześć Maciek. Cześć, witam. Na początek chciałem Cię zapytać o to, czy to już jest magister Maciej Kot, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie, jakby. Przewód magisterski jest w toku, praca jest już napisana, gotowa, także czekam tylko na zdanie wszystkich egzaminów, wtedy będę mógł oddać indeks do dziekanatu, jeżeli jakby będę miał zaliczone już wszystkie egzaminy, wtedy będę mógł przystąpić do obrony pracy, no i tak planuję w pierwszym albo drugim tygodniu lipca bronić pracę. Pochwalisz się tematem, czy nie chcesz tego robić? No oczywiście, nie jest to tajemnica, bo piszę o takim no, chyba najbliższym temacie, czyli o skokach narciarskich w Zakładzie Fizjologii. No i temat brzmi analiza wyników testów skocznościowych u zawodnika specjalizującego się w skokach narciarskich, a wyniki na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Powiedz mi, przygotowania do tej pracy magisterskiej pomogą Ci jakoś w przygotowaniach do nadchodzącego sezonu? Znaczy, czy pomogą... Czy raczej to była taka analiza? Znaczy, to była bardziej analiza. Oczywiście analiza wiązała się także z jakby rozszerzeniem tematu takiego ogólnego przygotowania, czyli metodyki treningu skoków narciarskich, pokazania obciążeń treningowych, jak wygląda trening siły, jak wygląda trening dynamiki. Także jakby nie wyciągam wniosków na dany sezon, ale na pewno pewne ciekawe rzeczy można było zauważyć już analizując same wyniki tych testów w trakcie trwania sezonu. Szczególnie było to fajnie widać na wykresach, które robiłem, więc myślę, że jak najbardziej można coś z tego wyciągnąć na przyszłość, ale była to bardziej taka praca właśnie analizująca. Dzisiaj standardowo jak co roku gościmy Cię tutaj w Szczecinie, ponieważ jest mecz gwiazd i turniej amatorów dla hospicjum. Powiedz, zmieniłeś barwę klubową, jeżeli chodzi o tę pierwszą część dnia? Nie, od zawsze jestem we Floormasterze w tej samej drużynie, także jest mi niezmiernie miło, że kolejny raz mogę grać już z moimi dobrymi znajomymi. Bardzo dobrze się rozumiemy. No i przede wszystkim jest fajna zabawa. Jak forma siatkarska? Pierwszy mecz za tobą? Opowiedz trochę więcej. Tak, pierwszy mecz za nami. Skończył się remisem 1-1. Ale no o formie jeszcze nie mogę dużo powiedzieć, bo większość przesiedziałem na ławce, także na ławce było bardzo dobrze. Myślę, że dobrze spisywałem się w swojej roli. No rozgrzewce było ok, także myślę, że powinno być coraz lepiej w miarę takiego rozegrania. Okej. Przejdźmy na moment do skoków narciarskich. Zacznijmy od poprzedniego sezonu, to wiadomo, że już pewnie obgadałeś temat 1000 razy i chcesz też jak najszybciej zapomnieć, ale zapytam Cię, czy jest coś, co Ty jako Maciek Kot zrobiłbyś inaczej, gdybyś mógł cofnąć czas, jeżeli chodzi o ten poprzedni sezon? Na pewno jest kilka rzeczy, które bym zmienił, bo jednak człowiek uczy się na swoich błędach i tutaj myślę, że sztuka polega na tym, żeby wyciągać właśnie wnioski z niepowodzeń i później wcielać je w życie, żeby drugi raz tego samego błędu nie popełnić, więc byłaby to głupota, jeśli cofnąłbym się rok w czasie i zrobił to samo. Myślę, że przede wszystkim inaczej bym troszkę zorganizował okres przygotowań. Być może więcej startów w okresie letnim i na pewno bym troszkę inaczej je potraktował, nie tak ulgowo jak w tym roku, tylko rzeczywiście tak jakby no, bardziej na poważnie i nie traktowałbym im jako takiego, nie wiem, treningu, tylko rzeczywiście tak jak pamiętam dwa lata wcześniej czy trzy lata wcześniej na poważnie, bo jednak te dobre wyniki z lata później gwarantują taki spokój przed zimą. No i w tym samym okresie takim już między ostatnimi zawodami letnimi a pierwszymi w zimie, który jest taki dosyć ważny, zmieniłbym troszkę samo takie przygotowanie techniczne, czyli troszkę nad innymi rzeczami bym się skupił, żeby lepiej wejść już w ten sezon zimowy. A jeśli chodzi już o trwanie sezonu zimowego, to na pewno przez to, że wcześniej bym popracował nad innymi rzeczami, to później trzymałbym się cały czas tej jednej drogi i nie musiałbym w trakcie sezonu już szukać i kombinować, bo to mnie później pogubiło. Technika się zupełnie gdzieś zagubiła i nie było wiadomo, w którą stronę pójść. Także myślę, że poszedłem troszkę w inną stronę, no ale w tym roku jakby wprowadzę w życie z nowym trenerem tą analizę, także mam nadzieję, że już te błędy się nie powtórzą. Okej, wspomniałeś o nowym trenerze, to chciałem Cię
też zapytać o to, jak ci się współpracuje przez te kilkanaście, bo nie wiem ile trwa to dokładnie już zgrupowanie, ile trwało, jak się współpracuje z nowym trenerem. Znaczy zgrupowanie trwało tydzień, bo to nasze pierwsze zgrupowanie. Wiadomo, że z Maćkiem znamy się nie od dziś, także to nie było nasze pierwsze spotkanie. Dwa tygodnie przed zgrupowaniem spotkaliśmy się na takiej rozmowie cztery oczy, żeby po prostu porozmawiać, ustalić pewne rzeczy, jakieś plany, cele i po prostu zasady współpracy i myślę, że to było jak najbardziej dobre posunięcie, żeby właśnie pierwsze się spotkać, wszystko wyjaśnić. No i pierwszy obóz przebiegł bardzo, bardzo sympatycznie, także jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Przede wszystkim dobrze się rozumiemy i właśnie mamy ten jeden pomysł, czyli idziemy w jednym kierunku, bo kiedy jest tak, że zawodnik ciągnie coś w jedną stronę, trener w drugą, no to wiadomo, że ciężko jest dojść do jakiegoś celu. Jeżeli ten przysłowiowy wózek pcha się w jedną stronę, to później można się fajnie rozpędzić, więc jak na razie jest bardzo fajnie i myślę, że skocznia pokaże, czy rzeczywiście jest to dobry kierunek. W przyszłym tygodniu zaczynamy pierwsze skoki w Szczyrku i jakby nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądać już w praktyce na skoczni. Maciek, teraz trochę mojej opinii, bo mojej opinii dwa lata temu, rok temu byłeś drugim skoczkiem po Kamilu Stochu w Polsce, jeżeli chodzi o poziom skakania i długość lotów. Powiedz mi, co poszło według ciebie nie tak, jeżeli chodzi o ten poprzedni sezon, to będzie ostatnie pytanie, obiecuję, o ten poprzedni sezon. Co poszło według ciebie nie tak? Bo nie chce mi się wierzyć, że człowiek, który skacze bardzo dobrze, nagle przestaje skakać. Powiedz troszeczkę więcej o tych skokach, bo pewnie większość ludzi, którzy co tydzień oglądają cię przed telewizorami, nie ma pojęcia, jak to wygląda, jak jest z innymi sportami też w Polsce. Znaczy generalnie skoki na świecie są dyscypliną na tyle specyficzną, że czasami jest tak, że jakiś zawodnik wyskakuje z formą i nikt nie wie dlaczego. Nie wiem, przykład Deep Tarta z zeszłego sezonu, kiedy wygrywa turniej czterech skoczni. W tym sezonie też go w ogóle nie było, a czasami jest tak, że po prostu jaki zawodnik przestaje skakać, też nie wiadomo dlaczego. Jest to dyscyplina, w której bardzo dużą rolę odgrywa automatyzm, ta technika. Czasami centymetr przestawienia pozycji dojazdowej zmienia całą postać rzeczy, ale myślę, że też takim powodem, dla którego ten sezon był dużo słabszy, gdzie się pogubiłem, to było to, że po zakończeniu dobrego sezonu mogłem zostać na tym samym poziomie i robić dalej cały czas to samo. Ja po prostu chciałem pójść kolejny poziom wyżej, jakby, nie wiem, osiągnąłem to 17 miejsce chyba świata, chciałem wejść do dziesiątki i jakby robiłem coś, żeby być jeszcze lepszym. Wiązało się to z ryzykiem, które podjąłem. Poszliśmy troszkę w nie w tą stronę, kiedy próbowaliśmy się wrócić do tego, co było, wszystko się rozregulowało, stąd no, sezon był stracony. Można było zostać na tym samym poziomie i myślę, że to jakoś bez problemu by się udało. Może nie byłby 17 miejsce, może 20, ale na pewno gdzieś poziom byłby w miarę zachowany. No ale chciałem więcej, chciałem lepiej i to myślę, że mnie zgubiło, także myślę, że na ten sezon takim celem powinno być powrócenie właśnie do poziomu sprzed zeszłego sezonu i później próbowanie atakowania i dalszego rozwoju, ale trzeba to robić na spokojnie, żeby właśnie gdzieś się nie pogubić i pewnego etapu po drodze nie pominąć. Jeżeli się mylę, to mnie popraw. Oglądam skoki dość regularnie, oglądam to, co dzieje się wokół kadry, to, co działo się wokół kadry. To jest tylko moje wrażenie, tak jak mówię, możesz mnie poprawić. Ja odniosłem wrażenie, że gdzieś atmosfera, chemia w drużynie nie jest taka, jak była na początku. To prawda, czy to błędne wrażenie? Jest to prawda, bo rzeczywiście gdzieś na przestrzeni właśnie tego zeszłego sezonu atmosfera w kadrze troszkę podupadła, ona nie była może zła, ale nie była równie dobra jak w tych sezonach najlepszych, kiedy zdobywaliśmy medal na mistrzostwach świata w Val di Fiemme czy podczas igrzysk olimpijskich. Także no, myślę, że teraz jakby sytuacja się rozwiąże, bo jednak są pewne zmiany osobowe w kadrach. Pozajmieliśmy się troszkę miejscami, także zmiana środowiska na pewno dobrze nam zrobi. Być może byliśmy już zmęczeni nawzajem swoim towarzystwem, więc no, ta atmosfera jest bardzo ważna, myślę, w każdym sporcie. Oczywiście skoki narciarskie nie są dyscypliną drużynową, gdzie ta atmosfera to już jest w ogóle najważniejsza, ale jednak spędzamy ze sobą około 200 dni w roku razem. Jeździmy na każde zawody razem i dobra atmosfera zawsze pomaga. Także myślę, że trzeba wrócić do takiej naprawdę fajnej, czystej atmosfery i mam nadzieję, że uda się to osiągnąć. Znam cię tyle, co przyjedziesz raz w roku do Szczecina i tu z nami siądziesz na kanapie, porozmawiasz. Raz udało nam się zrobić coś dłuższego też przez YouTube'a.
I mam wrażenie, że jak usłyszałem tę wiadomość, że Maciej Kot przesunięty do kadry B, to pomyślałem sobie od razu, że ty jesteś tym typem sportowca, który zrobi wszystko, żeby do kadry A wrócić. I myślę, że to też jest dobry krok ze strony, nie chcę powiedzieć Łukasza Kruszka, ale że może ci być to na dobre. Zgodzisz się ze mną? Tak, jak najbardziej się z tym zgodzę, bo jakby decyzję przyjąłem, można powiedzieć, radośnie. Wiadomo, że wiązało się to z jakimś takim, no jedni to odebrali jako zepchnięcie, nie wiem, odsunięcie, ja to odebrałem jako po prostu właśnie nowy rozdział, nową szansę, nowy trener, nowe otoczenie i myślę, że tego potrzebowałem. Czy za wszelką cenę będę chciał wrócić do kadry, a tego nie wiem, bo uważam, że jeżeli na przykład przesunięcie do kadry B dałoby mi super sezon, to po co wracać znowu do kadry A? Trzeba dalej współpracować z tymi ludźmi, którzy dali ten dobry wynik, więc jeżeli mam nadzieję, w końcu będzie dobry sezon, to ja jak najbardziej będę optował przy tym, żeby zostać z tymi ludźmi, którzy mi pomogli dojść do tego poziomu. I to jest właśnie czasami błędne myślenie ludzi, że odsunąć, zaczyna dobrze skakać, to z powrotem wraca tam, gdzie był. To jest według mnie błędne myślenie, stąd zobaczymy, jak będzie, ale jak na razie wiążę swoje nadzieje z tym sztabem szkoleniowym, z którym teraz zacząłem współpracować i, no i z tymi kolegami z kadry, z którymi w tej chwili jestem w swojej grupie. Okej, rozumiem. Czyli można śmiało powiedzieć, że bo rozumiem też, nie wszyscy pewnie widzowie nasi to wiedzą, że z kadry B śmiało można startować w Pucharze Świata. Tak, czy generalnie to jest taki podział grup szkoleniowych, żeby każdy wiedział, w której grupie jest, z którym trenerem trenuje, czyli jak wjeżdża na obóz, to wjeżdża z daną grupą. Jest to związane też oczywiście z finansowaniem, czyli jest budżet kadry A, kadry B. Na zawody jeżdżą zawodnicy, którzy w danej chwili są w najlepszej formie, stąd może jechać nawet zawodnik, który nie jest w kadrze. Takie sytuacje też się zdarzały, więc celem na zimę, który już ustaliliśmy z trenerem, jest Puchar Świata, nie żadne puchary kontynentalne. I od pierwszego Pucharu Świata chcemy startować w najwyższej randze zawodu. I jeżeli tylko będzie forma, to nie powinno być z tym żadnych problemów. Okej, zostawmy skoki narciarskie, już dość nerwów na dzisiaj. To dołożę ci może jeszcze tylko jeden mały taki zgrzyt na koniec. Jesteś fanem piłki nożnej. 6 czerwca. Wiedziałeś, dlaczego z Rafałem się zamieniliśmy pewnie, bo zawsze Rafał z tobą rozmawiał. Powiedz mi, jak twoje uczucia w związku z parą finałową i jak myślisz, dlaczego Real Madryt nie znalazł się na końcu? Jeszcze nasi widzowie prosili nas, żebyśmy zapytali cię, czy zgadzasz się z tym, że Carlo Ancelotti powinien zostać zwolniony. Wiemy, został zwolniony, więc czy uważasz, że to dobrze? Znaczy to może od tyłu pierwsze o Carlo Ancelotti. Dla mnie był to bardzo dobry trener. No ale Real Madryt gdzieś przyzwyczaił nas do tego, a szczególnie jego prezes, że jeśli nie ma wyniku, to od razu trener jest zwalniany. I to też tak jest to troszkę śmieszne, że za brak wyniku uważa się drugie miejsce w lidze, dotarcie do półfinału, no ale wiadomo. Jeśli ci przerwę, to jest trener, który Realowi jakby po dłuższym okresie czasu też dał, po dłuższym czasie dał trofeum, tak? Tak, dał trofeum w zeszłym sezonie i też, no chociażby patrząc na skoczków, też po dobrym sezonie przed słaby i też czasami w sporcie naturalnym, no nie można cały czas wygrywać. I jeżeli ktoś osiąga drugie miejsce, dochodzi do półfinału, no to ja nie widzę powodów do zwolnienia, chyba że tam o czymś nie wiemy i w drużynie były jakieś konflikty, ale wydaje mi się, że nie, bo czytałem różne wywiady z zawodnikami, którzy mówili, że pod Carlo Ancelotti, pod jego wodzą czuli się bardzo dobrze. No, ale taka widocznie jest taktyka prezesa, żeby jeśli coś nie idzie, zmieniać trenera. Mam nadzieję, że wyjdzie im to na dobre i jakby ta nowa myśl szkoleniowa pomoże. A jakie są przyczyny tego słabszego sezonu, tego nie wiem, bo myślę, że niekoniecznie zawsze trzeba szukać na jej drużynie, bo byli lepsi. Barcelona miała naprawdę fantastyczny sezon. Była lepsza, to było widać, a Real naprawdę miał swoje dobre momenty, ale czasami zdarzały się po prostu głupie wpadki, w których strata punktów dała to drugie miejsce, a nie pierwsze. Także no te pojedynki bezpośrednie z Barceloną też były przegrywane. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, wszystko szło zgodnie z planem, bardzo dobrze. No, przegrana z Juventusem. Różne chodziło opinie, jedni mówili, że zasłużona, druga, że nie, ale wynik jest wynikiem, nie było skuteczności. Także no finał zapowiada się ciekawie, jednak no myślę, że Barcelona raczej nie da szans Juventusowi. Ja będę za Juventusem, szczerze mówiąc. Nie dlatego, że nie lubię Barcelony, bo ja nie mam nic do Barcelony, ale widzę włoskie, kibicuję Juventusowi i pamiętam, że jeszcze za czasów Del Piero była to jedna z moich ulubionych drużyn, stąd
Też jest to taka drużyna, można powiedzieć, fenomen tej edycji Ligi Mistrzów, stąd za nich będę trzymał kciuki, ale myślę, że będzie bardzo ciekawie. Dobrze, to żeby cię dłużej nie trzymać, powiem tylko na koniec, że Maciek jest z Zakopanego, bywa w Krakowie, odwiedził krakowską arenę, halę widowiskowo-sportową. Dzisiaj będzie w szczecińskiej AZT Arena. Możesz, Maciek, się z nami umówić, bo później pewnie gdzieś w ferworze możesz cię tam zwiać, że powiesz jeszcze kilka słów na AZT Arenie o hali. Jasne, po zakończeniu meczu wiadomo, że będzie czas. Super, to widzimy się wieczorem. Widzimy się.